Cześć, witam Ciebie serdecznie, jestem Kuba i zapraszam do obejrzenia kolejnego już odcinka z serii Fishing Planet, w którym to dziś będziemy polowali na szalonookiego buffalo. W poprzednim odcinku, moi drodzy, pokazywałem Wam miejscówki z Samotnej Gwiazdy, gdzie możecie łowić ogólnie te zwykłe buffalo małouste. Ryba nie lubi niestety kamery, jak widać, bo stało się jak się stało. Minutę po zakończeniu nagrania wziął mi potwór, który był rekordowo moją rybą, 1,45. Macie ją na miniaturce poprzedniego filmiku, ale tam macie właśnie miejscówki, gdzie i jak łowić zwykłego buffalo. A dziś skupimy się na buffalo tym z misji, tym potworze. I właśnie wejdźmy w misję. I tu ci powiem, jak tego buffalo złowić. Mam nadzieję, że uda nam się go złowić, jeszcze go nie złowiłam, nie złowiłem. Szalone potwory. Mówimy o tym. Zobacz, bardzo fajna misja, dużo XP, bardzo fajny pieniążek, więc warto tą misję zrobić, a tak naprawdę nic cię ta misja nie kosztuje, wiele wysiłku. Co jedynie musisz zrobić? Musisz zebrać 5 zwiniętych kłębków wędkarskich, bodajże tak to się nazywa. Ogólnie te wszystkie śmieci, które wybierasz, typu glewiki, typu trzcina, typu lilia wodna, warto zatrzymywać, jeżeli masz napisane, że wyłowiłeś tam coś, na przykład kłębek żyłek wędkarskich, nie jest to bez powodu, jest napisane, że jest to trofeum, więc je zatrzymujesz. Jak nie masz miejsca w plecaku, to po wyjściu z nadwody możesz to przenieść do domu. Natomiast 5 musisz zebrać takich zwiniętych kłębków wędkarskich, wtedy możesz odebrać, już to mam, niewidzialną żyłkę, także mamy niewidzialną żyłkę. I nie pozostaje nic innego, jak po prostu udać się i tego buffalo złowić. Jaką wędką musisz łowić? Oczywiście wędką spławikową. Taka jest zasada podana w tej misji. Buffalo buszuje, czy żeruje właściwie rano i w południe, w zależności od pogody. Jest to tak napisane bardzo ogólnikowo. Łowisz na kaszę manną, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. I musisz mieć właśnie tą niewidzialną żyłkę, którą już tutaj zamontowałem. Ona będzie dostępna albo w domu, albo w plecaku, zależy jak ją odbierzesz, gdzie jest umieszczona. Będzie ona umieszczona tu i sobie po prostu przeniesiesz. Pamiętaj, że buffalo ma 5 kilo, więc wędkę musisz mieć minimum na 5. Akurat mam do 10, bo już mam dobrą wędkę, ale mam kołowrotek słaby dosyć do 5 kilo. Myślę, że damy radę. Kulki kaszy manny. Patrz, żeby to nie były kulki ciasta. Jaką mamy pogodę? Pogodę mamy słabą, więc już jestem raczej pewien, że przesuniemy sobie czas najpierw na południe, skoro oni twierdzą, że buszuje również w południe, to przesuniemy sobie ten czas na godziny południowe i zobaczymy. No, jest napisane, że na środku jeziora, także też będę eksperymentował. Boję się tylko tego, tak, tutaj będziemy, bo środek jeziora będzie, myślę, gdzieś tu, czy tu sobie staniemy między tym, chyba żebyśmy tu stanęli i tu, no zobaczymy. Najpierw sobie staniemy tu, bo mamy najbliżej, bo dlaczego? Dlatego, że w poprzedniej miejscówce tej, na ogólne buffalo zwykłe, rzucaliśmy tu pod trzcinkę, jeżeli widziałeś ten odcinek, to wiesz, i rzucaliśmy tutaj, bo tutaj te buffalo faktycznie buszują, więc jeżeli środek jeziora, no to wiadomo, że raczej nie będzie to tu, bo nie jest to środek jeziora, środek to środek, więc stawanie tu i rzucanie tu nie ma sensu, tym bardziej, że na spławik tam i tak nie rzucimy, nie ma opcji. Wydaje mi się, że twórcy to tak zrobili, że trzeba stanąć tu i rzucać w tę stronę, tak pod tą trzcinkę, tak na wprost. Także tą miejscówkę wybieramy, myślę, że przesuniemy sobie czas, ale jeden rzut symboliczny możemy zrobić. Bo może akurat, może to nie jest też wyznacznik, ten wykres. To wiele razy się zresztą, moi drodzy, przekonywaliśmy, ale zrobimy test. Mamy, dobrze. Czyli idziemy tu. Mamy to, jesteśmy tutaj, dobrze. No i musielibyśmy, moi drodzy, rzucić, tylko tym spławikiem za daleko też nie dorzucimy. No środek jeziora, to tak myślę, na wprost mówiłem. Jak na wprost, no to chyba tyle mogę rzucić. No dalej nie rzucę. Kawałek dalej bym dosłownie mógł rzucić. Już jest ta żyłka zużyta. Już jest niestety zużyta. Ona w ogóle jest jakaś dziwnie słaba. I próbowałem ją naprawić. Nie da się jej naprawić, tak jak inną żyłkę.
Znaczy ogólnie żyłkę nie naprawisz, naprawisz wędkę, naprawisz powrotek żyłki, nie naprawisz, a no nie kupimy nowej. I teraz tak się zastanawiam, co w tym momencie, jeśli ja bym tą żyłkę już no, zniszczył, no bo tam jest też w misji napisane, spróbuj go złowić bez zerwania żyłki, że wymaga to kilku prób, więc przypuszczam, że twórcy założyli taką opcję, że jeśli mi by się nie udało, tą żyłkę bym stracił, to mogę ją ponownie odebrać poprzez zebranie tych kłębków wędkarskich, tak? Nie wiem, czy tak jest. Zresztą możesz podzielić się ze mną w komentarzu, czy udało ci się złowić tego szalonookiego bufalo, ile ważył, w którym miejscu, czy dobrze szukam, bo ja nie wiem, gdzie szukać. No, to jest gdybanie. Często widzicie poradniki, które do was nagrywam, gdzie coś odkryłem i dzielę się z wami tym, co odkryłem, do czego sam dochodziłem. Dziś jesteście ewidentnie świadkami tego, że testuję razem z wami. Nie wiem, no zgaduję, gdzie jest środek jeziora. Ciężko jest powiedzieć, co jest środkiem jeziora, ale wiemy, że czas musimy przesunąć, bo tu w ogóle nic nie skubię. Także już jest jedno, co pewne, to nie ma sensu tutaj po prostu dłużej być. Mam nadzieję, że jakieś głupie wzdręgi na mnie zaczną brać, bo to naprawdę, moi drodzy, jest masakra. No niby w południe jeszcze żeruje, no to przesuniemy na południe. Sobie czas. Tak widziałem między tymi dwoma liliami. Te dwie lilie będą gdzieś tak tu chyba. Ta jedna jest taka trochę niewidoczna, nie wiem czemu. Spróbujmy tu rzucić, może to jest to wgłębienie. Tam jest takie... Oj! To nie wyszło? Dobra, wyszło. Bo tam jest takie, słuchajcie, wgłębienie. Hamulec mamy tak na trzy tylko ustawiony delikatnie, żeby nam od razu żyłki nie zerwało. Najwyżej on sobie trochę odjedzie. Emocje, słuchajcie, niesamowite. Emocje niesamowite, bo największą rybę, jaką do tej pory złowiłem tu na samotnej gwieździe, bo tu nie ma dużych ryb, to był zwykły bufalo, ale to byłem kozakiem i po prostu na gruntówkę go łowiłem i to nie było naprawdę wielkim problemem żadnym złowić na gruntówkę takiego 1,43. To był ten rekordowy zresztą, który się złowił po wyłączeniu nagrania poprzedniego. I też się zastanawiam, czy tutaj nie będzie... czy to, moi drodzy, nie będzie podobnie, że po prostu... Dobra, wyłączymy sobie czat. Czy czasem, kochani, nie będzie podobnie, że wyłączymy nagrywanie odcinka, a nagle nam bufalo weźmie. No mam nadzieję, że tak się nie stanie. Coś tam puka, ale obawiam się, że to mogą być jakieś wzdręgi lub basy, bo niestety na kaszę manną również biorą inne gatunki ryb. Wydaje mi się, że jeszcze na mapie możemy sprawdzić. Jak nic nie weźmie, to sprawdzimy. Sprawdzimy, moi drodzy, na mapie. Niech nas tylko inne ryby w błąd nie wprowadzają. Tego z pławikami nie tykają. Bo to są niesamowite emocje. Tu człowiek czeka. Zbliżenie robi, słuchajcie. Czeka i patrzy. Czy weźmie, czy nie weźmie. Jestem ciekaw, czy też tobie się udało złowić, czy nie. Możesz się pochwalić. A my sobie sprawdzimy może mapę, kochani. Wyciągnę jednak. Tylko widzę, że od tego wyciągania też ta żyłka się nam niestety zużywa. Więc ona nie jest za mocna. Poprzednio robiłem test, to po prostu mi się dwie wzdręgi złowiły i dlatego też zobaczcie, jest jak jest, że ta żyłka jest zużyta. Stoimy tu i mamy rzucać na wprost. No możemy troszeczkę w lewo się obrócić i wtedy rzucać bardziej na wprost. Możemy troszkę się w lewo obrócić i tam będzie wgłębienie. Nie wiem, czy to będzie tu, może tu, czy to dalej. No środek to środek, nie? Puszczam, że twórcom chyba o to chodziło, żeby rzucać na maksa. Jestem ciekaw. Naprawdę jestem ciekaw, bo mniejszą prędkość sobie damy. Zobaczcie, już 64% od tego rzucania. Naprawdę, żyłka jest bardzo słaba i no jestem ciekaw. Bo to będzie ciężko, żeby ona nie pękła, jeżeli już jest tak zużyta. A z drugiej strony widać, że jest bardzo słaba, skoro od samego rzucania tak się niszczy. Gdzie przecież żadnej dużej ryby nie złowiliśmy na tej żyłce. Ale przypuszczam, że jakieś wzdręgi, no nie wiem, haczyk jedynka.
Bo można dać dwójkę. Na karpia mi się dwójki sprawdzały generalnie, ale też na jedynki też brały. No, dałem generalnie po to duży haczyk, żeby właśnie teraz mamy puknięcie, tak, zadzwoniło, ale żadna wzdręga mi tego nie łowi, no bo po co ja mam wzdręgę łowić jakąś? Jakieś pizdery tylko 100 gram. Mówię, dwa razy chyba na poprzednich testach złowiłem i zobaczcie, że łuka trochę się już zużyła. Jestem bardzo ciekaw. Zasada jest taka, że musisz mieć właśnie ten kłębek żyłek wędkarskich, za to dostajesz niewidzialną żyłkę, którą montujesz na spławik. Zasada jest, że masz złowić na spławik. Szkoda, że nie można na gruntówkę, no ale na tym pewnie polega wyzwanie. Bo tak jak mówię, to, że łowiłem sobie zwykłe bufalona na gruntówkę, to nie było jakieś żadne wyzwanie wielkie. Tu przypuszczam, przy 5-kilowym już by mogło być wyzwanie na gruntówkę, a co dopiero na spławik, moi drodzy. Także emocje są niesamowite. No nie wiem, rzućmy może bardziej na prawo. Może na prawo jest bardziej środek jeziora. Może zmienimy haczyk. Ja się wystraszyłem, że coś bierze, ale... Nie straszyłem, no właśnie, łowię bufalo, się straszę, nie? Nieźle, słuchajcie. Mamy na pewno wszystko ok. Haczyk jedynie bym spróbował zmienić. Może na czwórki bym nie dawał, bo jakieś główienka małe nam zaczną brać. A dać 2-0 albo 2. 2 jest za mały, a może 1-0? Wiecie, czy 1-0 jest najmniejszy chyba, nie? Z tych, bo dziesiątka jest olbrzymia potem. To może słuchajcie, ale 1-0 od jedynki się w sumie nie różni niczym, no. Po czwórkę to jest malutki haczyk. Dwójki mi się na karpie sprawdzały. Dobra, to dajmy dwójkę. Dajmy dwójkę. Skoro na karpie, a to jest, bufalo jest jednak rybą, aha, nie ma przynęty, no tak, bo to zawsze spada. Taką, no w sumie karpiowatą, bym powiedział karpiopodobną, no. Kulki kaszymanny też karpie biorą, w tym sensie mówię, że karpiowatą. O takiej rybie oczywiście nie słyszałem, nie wiem, czy w ogóle taka istnieje, no nie tak. A może i nie, nie wiem. Wiecie co, rzucimy sobie tam na tą trzcinkę na wprost. Bo tam brały właśnie bufalo zwykłe, tylko tu nie wiem, czy nie wiem. Zamontowałem w sumie ten spławik zwykły po to, żeby mi się tak żyłka nie zużywała. Bo mógłbym ciężki spławik mieć, tak jak miałem na testach, no ale wtedy nam się zacznie żyłka zużywać, nie? A w sumie te kulki nie są ciężkie, nie potrzebujemy ciężkiego spławika. No chyba że po to, żeby dalej rzucić, nie? No według mnie jest to środek jeziora, no, czy no plus minus środek jeziora, no to wiecie, no to jest takie pojęcie względne. W sumie nie patrzyłem, nie szukałem. Przyznaję się, że nie szukałem, więc to są ewidentne testy. Nie szukałem, czy inni łowili bufalo, gdzie łowili, jak łowili. Nie, bo stwierdziłem, że dojdę do tego sam, że przecież jest misja. Jestem ambitny, jestem inteligentny, to sam umiem to odkryć. No przecież nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii prawdopodobnie, póki co okazuje się, że jakaś jest. Więc między innymi po to też ten film nagrywam, żebyś mógł czy mogła na moich błędach się nauczyć, bo być może popełniam tu w tym momencie jakiś błąd, który odkryjemy za chwilkę. Ale na tym polega największa frajda, moi drodzy. Największa frajda jest, jeśli coś próbujesz sam i do tego dochodzisz własnymi ścieżkami, albo szukasz właśnie odpowiedzi gdzieś w necie, ale nadal próbujesz. Nie ma co iść, moi drodzy, na łatwiznę, na skróty. Nie wiem, czy rzuciłem na pewno w to miejsce, które jest... Wiecie co, ja bym zrobił jeden test, bo w sumie to jakby się też nic nie stanie. Mam pomysł. Wiecie co, bo ta mapa mi nie pokazuje jasno niczego, tak? W sensie, no na mapie mogę sobie spojrzeć, gdzie jestem, ale tutaj... No chyba, że marker, czekajcie, ja chyba mogę marker ustawić taki bez niczego. Mogę się poświęcić na potrzeby, moi drodzy. Wiecie co? Mogę się poświęcić na potrzeby odcinka i kupić jeden marker. A co? Dodaj marker. Chciałbym, to wiecie co? Dobra, kupimy dwa markery.
Trudno. Macie widzowie. Mam nadzieję, że docenicie. Zostawicie łapkę w górę, ładnie skomentujecie. Staram się dla was. Kupiłem markery, żeby wyznaczyć sobie te punkty, gdzie się zaczyna ta głębina. O, widzicie, to teraz wiemy. No to teraz wiemy, gdzie się głębina zaczyna. No to jeżeli się na przykład zaczyna tam, to tam sobie rzucimy. Widzicie, no i dlatego warto z markerów korzystać. Niestety kosztuje to te bitcoiny całe, te monety złote. No, nie ma innej możliwości. Ja tu nie doładowuję swoimi pieniędzmi tej gry. Więc jakby no wszystko mam z misji. Więc no to tak jakby szkoda zawsze tych bitcoinów. No ale te markery to akurat jest rzecz, która naprawdę się świetnie sprawdza. Korzystałem z nich w przypadku karpi, w przypadku lina w Czechach, w leśnej willi. Naprawdę świetnie się to sprawdza. Szkoda, że nie można ich chyba, a może i można? Jak wiecie, że da się ustawić na różne kolory, to powiedzcie. Bo chętnie bym sobie po prostu... Bo to, że mogę sobie nazwać marker na mapie, ok, ale ja bym chciał, żeby on tu miał na przykład jakiś konkretny kolor. Pierwsze, żeby nie mylił mi się ze spławikiem. A po drugie, aby zaznaczyć na przykład sobie kolorem jakąś rybę, nie? Karpie bym sobie zaznaczył na jeden kolor, a... O. Ale to... O, to wzdręga jakaś. No i zobaczcie, mi się żyłka niszczy od tego. Rzucimy na prawo drugi raz. Albo na środek. Zobaczcie, i od tego mi się, kochani, żyłka niszczy. No i co? Shiner jakiś. Dobra, ja go zatrzymam, no bo już go złowiłem. Niech kasa z niego będzie, ale... Wiecie, gdzie ja mam tego Shinera? Nie będę chyba już mówił, co? Chyba już nie będę mówił. Spróbujmy może tu bliżej rzucić. Spróbujmy bliżej rzucić. Jak się to w głębienie zaczyna. Tam był taki dół inny. No zobaczcie, bo przez to żyłka się niszczy. Już mam 62%, także ja się zastanawiam, mówię, co w tej sytuacji. Jak mam złowić bez pęknięcia żyłki, jeśli ona już jest zniszczona? I czy dostanę kolejną żyłkę? Jeśli... No, mówię, zakładam cały czas, że twórcy prawdopodobnie to wzięli pod uwagę. Skoro piszą, spróbuj złowić bez pęknięcia żyłki, no to zakładam, że drugi raz można tą żyłkę również odebrać. Mam nadzieję. Jak mi jeszcze raz jakieś pizderytko weźmie, typu shiner, typu kurczę wzdręga, to serio zmieniam haczyk na większy. Bo to, jak ja widzę te shinery, to naprawdę, jak nic nie weźmie, to przeniesiemy się na prawą stronę tego wgłębienia, albo rzucimy najpierw na wprost bardziej. Nie wiem, czy to od razu powinno zacząć brać, czy nie od razu, no nie mam pojęcia. Coś bierze, jak mi weźmie pizderytko, to zmieniam haczyk, serio. To są emocje, każde drgnięcie z pławika, to człowiek tak od razu takie, wiecie, emocje, tak... Serce szybciej zaczyna bić, wiecie, ta adrenalina. Tymczasem rzuciłem bliżej. Czy dobrze, czy źle, nie wiem, ale testujemy. Testujemy, chociaż mi się wydaje, że właśnie ten cały gałgan, którego szukamy w przypadku tych zwykłych, tak, bufalaków, raczej jest tam, gdzie jest głęboko. Bo to odkryłem na odcinku z... Jak nagrywałem odcinek, gdzie też pokazywałem wam, jak sumy na przykład łowię, no to tak samo sumy są na przykład tam, gdzie jest troszkę płycej, a tam, gdzie się robi wgłębienie po drugiej stronie, tam zaraz zaczynają się te basy łowić, nie? Te fajne basy oczywiście. Mówimy o tych fajnych basach. Więc tu myślę, że rzuciłem, wiecie co... Nie wiem, czy zmiana haczyka tu ma sens, bo na dwójkę łowiłem karpie, no co, no na 2-0 mogę włożyć haczyk jedynie. To mnie denerwuje zawsze, że nigdy nie ma momentu takiego z blokadą i możesz przez przypadek rzucić jeszcze raz. Haczyk 2-0. Jest zdecydowanie większy, no i pewnie na nowo trzeba kaszę założyć, bo... Kulki kaszymanny. Sprawdzam 10 razy, czy na pewno mam dobrą przynętę, bo nie wiem, czy na coś innego ten bierze. Mówiłem, że rzucę teraz bardziej na wprost.
No to rzucę. Rzucę na wprost tym razem, a później na prawo. Dałem te markery, na pewno będzie łatwiej, bo przynajmniej wiemy, gdzie się zaczyna wgłębienie, tylko no, wydaje mi się, że teraz już rzuciłem tam, gdzie się to wgłębienie zaczęło. Wydaje mi się, wydawać może mi się wiele, a czy jest tak naprawdę, tego nie wiem. Tego nie wie nikt. Ale próbujemy, no moi drodzy, no próbować trzeba. Nigdy się nie poddawaj. Nie wyszło raz, jak widzisz, próbujemy kolejny raz, no. To jest tylko rzucenie wędką, no i tylko niestety uszkadzająca się żyłka. No, więc czy tak tylko, to nie wiem. Ale z tego, co poznałem tutaj Fishing Planet, to wiem, że ryby praktycznie od razu na spławik biorą. Nie miałem takich sytuacji, żeby długo było trzeba czekać, żeby coś wzięło. Przecież tu nie jest prawdopodobnie jeden potwór w całym jeziorze, tylko jest ich kilka. Tym bardziej, że wyzwanie jest dla wielu wędkarzy, no to jakby był jeden, to ktoś złowił i ja już nie złowię? Nie, no raczej nie, no tym bardziej, że odkąd gram, nie widziałem, żeby na czacie ktoś pisał, znaczy, bo tam jest napisane, nie, na czacie, kto co złowił. I nie widziałem nigdy, widziałem, że mało ustego, że ktoś złowił, to owszem, to widziałem, ale nie widziałem, żeby tego szalonookiego ktokolwiek złowił. Więc pytanie, znaczy wiadomo, no nie jestem tu jakoś tam super długo, więc pytanie po prostu, czy no skoro nikt tego nie może złowić, czy to jest faktycznie takie łatwe, czy takie trudne, no. Mówię, napiszcie w komentarzach, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw, czy udało wam się tego gałgana jednego złowić. Mi tu cały czas jakiś spławik troszeczkę puka, ale to jakaś wzdręga pewnie, albo bas się tam dobiera do tej kaszy. Co mi się mega, mega nie podoba. Jeżeli nic się nie będzie działo, to spróbujemy jeszcze bardziej na prawo rzucić, albo bliżej. No nie wiem, albo dalej. Raczej dalej powinniśmy rzucić. Jeśli on jest na głębinie, to trzeba dalej rzucić. Może za blisko rzuciliśmy, słuchajcie, ten spławik. No myślę, że mogliśmy rzucić za blisko, wiecie? Więc spróbujemy na maksa, na tyle, na ile się da rzucić, powiedzmy, tam na trzcinkę. Tak sobie punkt orientacyjny biorę, a niech będzie po środku trzcinki. Zupełny spontan, wiecie? To nie ma... Jeżeli tak to wypali, to będziecie mieli punkt orientacyjny. Na maksa, na spławiku, na 29 metrów pomiędzy trzcinkami, tak praktycznie w tą lukę. To wtedy nawet nie będziecie musieli żadnych markerów sobie stawiać, ani nic, tylko będziecie mieli punkt orientacyjny. I tak by było fajnie, tylko... To nie jest koncert życzeń, to nie jest, że ja mówię i dostaję, bo bardzo bym się zdziwił, jakby mi teraz wziął. Serio. To by było, że życzenia się spełniają. Ale to niestety, to nie jest koncert życzeń. Są jakieś algorytmy, wiesz, no, w normalnym świecie wiemy, jak to działa. To jest, są różne zależności, natomiast w przypadku gry, no jednak jest to gra komputerowa, są to jakieś algorytmy, które ktoś stworzył, które na coś wpływają. Jeśli to południe już jest dla nas zbyt późną porą, możemy spróbować od rana, bo generalnie buffalo łowiłem, słuchajcie, od rana, więc możemy najwyżej przenieść się na następny dzień. I tyle. I tak chyba prawdopodobnie, kochani, zrobimy. Stuka, puka, ale na szczęście nie bierze, jeśli chodzi o małe ryby, no bo haczyk jest duży. Więc mamy spokój z jakimiś shinerami, wzdręgami, innymi pizderytkami. Ale też no, nie można w nieskończoność czekać. Już 24 minuty nagrania, moi drodzy, a potwora jak nie było, tak nie ma. Więc przypuszczam, że wy zdążycie sobie pójść, nie wiem, kawę, herbatę zrobić, zjeść, wykąpać się, do sklepu pójść, wrócicie, a tu nadal bufalaka nie będzie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że za chwilkę nam weźmie. Kaczyka zmieniać nie będę. Nie będę zmieniać kaczyka. Poczekamy chwilę, bo troszeczkę jest mały lag. Czasem w tej grze, niestety tak jest, jak było w poprzednim odcinku też, że czasem na chwilę zalaguje. Mi się pewnie też i komp grzeje.
ale już niedługo ten problem się rozwiąże. I na pewno będą o wiele lepszej jakości te wszystkie poradniki, które nagrywam, będą lepszej jakości. I pewnie też i będą z kamerką nagrywane, bo wtedy już nic nie będzie muliło. Także nie ma problemu, będą z kamerką. Natomiast teraz skupiamy się nie na, powiedzmy, samej jakości, co na tym, jak złowić tego szalonokiego buffalo. Początek już wiesz, musisz mieć tą niewidzialną żyłkę, którą zdobywasz przez łapanie kłębków wędkarskich. Okej, no to jest, powiedzmy, najprostsza część zadania. Ale druga rzecz już nie jest wcale taka łatwa, bo jak widzisz, moja żyłka jest na 61% już zużyta. I tu się już nie robi tak wesoło. Nic nam nie bierze. Znaczy to, że coś tam puka, stuka, to wiecie. Szukać sobie może. Czekajcie, ja bym wszedł do menu. Na chwilę odmuliło, bo jakbym miał tak łowić buffalo z takimi lagami, no to... Czasem tak jest. I na to sposób jest taki, widzę, że akurat tu widziałem, że wiele osób ma z tym problem. Czasem się zamula. Fajnym sposobem jest, taki odkryłem na chwilę, po prostu włączyć menu. I escape. Za chwilę się odmuli. W tym czasie możemy sobie na mapie spojrzeć. No, wiecie, zależy... Według mnie ta część za pomostem również jest zaliczana do środka jeziora, prawda? I tak obiektywnie patrząc, to akurat kursor według mnie mam ustawiony na środek jeziora. Czyli właśnie na to miejsce. A ja tu mówiłem, że między jakieś trzcinki rzucać, a... Nie wiem, no tu na pewno nie. Na te na pewno nie rzucałem, to prędzej na te. Tu jakaś luka, czy tak na wprost rzucałem? To może na lewo bardziej trzeba. Ja bym powiedział właśnie, że na prawo, słuchajcie, na prawo będzie bardziej środek. Znaczy na prawo tam, na lewo tu. Ale z kolei... Według mapy... Jeśli miałbym rzucać na lewo za marker, to musiałbym o wiele dalej rzucić. Tam jest to wgłębienie. Jest najlepiej rzucać na ten marker lewy i za niego. Ale za niego wiele nie rzucimy. No co za niego możemy rzucić? Nawet nie wiem, czy to jest za markerem. Chyba nie. Znaczy, słuchajcie, musiałbym spławik zmienić, nie? Jakbym zmienił spławik, to bym rzucił za marker bez problemu. To byłby spławik ciężki, tylko obawiam się, że... O jest, rzuciliśmy za... Tylko obawiam się, że skoro żyłka tak się niszczy, no to na cięższym spławiku będzie jeszcze gorzej. Co za emocje. Co za emocje, jak na jakichś wyścigach. Jak na meczu. Jak na walce. No, bym powiedział, moi drodzy, że to jest w pewnym sensie walka. Kto wygra, czy Buffalo, czy ja? Czy znowu wyłączę nagrywanie? I się złapie, no kurczę, to naprawdę, wiecie co, to jest rzecz, którą, no tak chciałem wam pokazać fajnie, jak się łowi buffalo. Oczywiście miejsca wam pokazałem dobre w poprzednim odcinku, no ale nie zobaczyliście, jak go wyławiam. Teraz widzę, sytuacja się troszeczkę powtarza. Dochodzimy niedługo do 30 minut nagrania, a buffalo jak nie było, tak nie ma. Jestem ciekaw, po jakim czasie tobie udało się go złowić? Ile czekałeś, czekałaś? A jak miejscówkę wymyśliłaś? Może źle szukam. Ja znam swoją miejscówkę, gdzie bufalaki łapałem, ale szczerze wątpię, żeby w tej miejscówce tam bufalo był. Bo to nie jest środek jeziora. No. Drodzy, tu powiedzmy sobie wprost, no, sugeruję się cały czas tym, co jest napisane w misji. No. Też mogę sobie rzucić tu pod nogi, kurde. Tu sobie mogę rzucić tak blisko. Ale to w życiu nie jest środek jeziora, no. Widzowie, no halo. Raczej musimy daleko rzucić. Tam coś bąbli, to może koło tego bąblu. Może to jest wskazówka, że on tam siedzi. Wiecie, może gra daje mi wskazówkę. Chociaż bąblące ryby raczej do buffalo mają się nijak, bo buffalo raczej się nie będzie rybami żywił. Bo karpie też przecież nie są drapieżnymi rybami. Znaczy, są gatunki, ale generalnie sam w sobie karp nie jest drapieżny, ale też karpie łapie tam, gdzie bąbli.
Słuchajcie, taka ciekawostka. Może gra daje nam czasami wskazówki, takie jak też daje realny świat, bo zwróćcie uwagę, że często tam, gdzie leci dużo bąbelek, te ryby tam się kotują, to tam faktycznie są fajne brania. To wcale nie znaczy, że tam może jest szczupak, co nie znaczy, że go nie ma, nie? Ale tak łowiłem karpie, a skoro bufalo jest w jakiś tam sposób rybą karpiopodobną, no coś teraz zadrżał mocniej. Może on tam zaczął skubać, bo karpie, pamiętajcie, że też zaczynają najpierw skubać, jeżeli łowicie karpie, tak? Tam przynajmniej na Czechach. To też nie jest tak, że pierwszy raz wam od razu mocno zadzwoni. Karp często najpierw skubie tą zanętę. Znaczy przynętę, sorry. Znaczy zanętę też, no bo ona jest w koszyczku, nie? Jeżeli łowicie na koszyczek, więc karp jakby w ten sposób patrzy. To nie jest szczupak. Chociaż w przypadku łowienia szczupaka na żywiec to też tak działa, że ten spławik kilka razy musi pierdyknąć, aż pójdzie mocno. Więc tutaj coś się na pewno dzieje, więc nie będę wyciągał, bo już ta żyłka też ma granicę. Mógłbym spróbować z drugiej strony pójść, ale szczerze wątpię. Szczerze wątpię, czy z drugiej strony to coś zmienia. Coś tam na pewno się dzieje przy tym spławiku, tylko może jest tak, że to te małe rybki skubią, a może być, że ten duży próbuje. Tylko że duży to myślę, żeby raczej chapnął porządnie i odjechał. Mamy mały hamulec ustawiony, bardzo mały. Szybkość zwijania jest duża, no ale to najwyżej zmniejszymy. Jesteśmy gotowi. Może brać. Może brać. Jesteśmy jak najbardziej gotowi. Jak nie uda się, to troszeczkę spróbuję na lewo jeszcze rzucić. Na prawo nie. Myślę, że na lewo. Tak mi intuicja mówi. Może troszkę bliżej. Bo może on nie jest w tej głębinie tam schowany, a przy głębinie. Tam było mówione, że muliste dno. Nie wiemy, gdzie jest muliste tak naprawdę. Idąc tym tropem myślenia, by trzeba przy cince rzucać, czy przy wodorostach, bo to by można uznać, że jest muliste. Tam się coś dzieje, ale czy to jest bufalo, tego nie wiemy. Plus jest taki, że mamy duży haczyk i nam jakieś małe pizderytka nie biorą. Bo pewnie gdybym założył haczyk zwykłą dwójeczkę, to już byśmy znowu wzdręgę złowili. Gdzie tak naprawdę nam na tej wzdrędze absolutnie nie zależy. No trudno, będzie najwyżej długi odcinek. Zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy. Mam nadzieję, że włączyłem nagrywanie, tak. Mi się raz tak zdarzyło, kochani, że do was mówiłem różne rzeczy, pokazywałem fajne rzeczy, a się okazało, że nagrania nie włączyłem. Tak czasem bywa. Norma. No dzieje się tam dużo, ale mało, no bo mało rzeczy, które by nas interesowały, więc być może przerzucę bardziej na lewo. I spróbuję po prostu rzucić bliżej. Spróbuję rzucić bliżej. Skoro rzuty daleko, tam gdzie jest głęboko, się nie sprawdzają, to spróbujemy, moi drodzy, rzucić tak po środku. Tam już niby tak rzucaliśmy, ale spróbujemy tak na lewo, bliżej boi, ale nie tak daleko, tak do połowy. O, a tutaj będzie jeszcze płytko. I spróbujemy po prostu rzucić tu, gdzie jest płytko. Coś zabąbliło w tym. No akurat tak blisko nie chciałem rzucić, ale czasem jak czegoś nie chcemy, to dostajemy w prezencie, więc może akurat teraz weźmie. Ale bym się bardzo zdziwił, bo to nie jest środek jeziora. Cały czas w kółko gadam o tym środku jeziora. Bo tak było napisane. Jakby sugeruje się zawsze wskazówkami pewnymi, nie? Jak widać, nie jest to takie proste wyzwanie. Nie chce mi się iść z drugiej strony jeziora, żeby od drugiej strony patrzeć, jak te boje wyglądają. W sensie i tak bym na pewno nie dorzucił do nich. Skoro tutaj mogę tylko ledwo do boi dorzucić, więc mogę jeszcze zamontować mocniejszy spławik, cięższy spławik i rzucić dalej. Ale jeszcze widzę jedno miejsce, może bardziej na prawo. Tam nie.
prawo trochę dalej. A tam już rzucaliśmy. Także nie wiem, no może, słuchajcie, jest jeszcze tak, że mamy za duży haczyk. Chociaż karpie brały na te haczyki bez najmniejszego, moi drodzy, problemu. Może już nie sugerujmy się tymi zadziornymi, niezadziornymi, dajmy jedynkę. Jedynka jest mniejsza od dwójki. Nie, no to dwójka, czekajcie, bo teraz już się pogubiłem, to z tym zero jest inaczej, a ósemka to jest malutki. No nie wiem, mogę dać czwóreczkę, tylko ja się boję, to jakąś, na czwóreczkę to się boję jakąś wzdręgę złapać. Wiem, że na jedynkę bez problemu karpie łowiłem i było git. Mogę założyć czwórkę próbnie, moi drodzy, ale zdziwiłbym się, aha, znowu nie ma przynęty. Zdziwiłbym się, gdyby na czwórkę wzięło, raczej tu bym się spodziewał, że te pizderytka będą brały. Już całkowicie żyłkę nam po prostu zniszczy. To jest jakby najgorsze w tym wszystkim, że ta żyłka się niszczy. Spróbujemy rzucić na lewo. Nie wiem, no tak blisko może, no tak blisko może nie. Spróbujmy dalej. Czekajcie, czy jest jakaś wskazówka? Nie, no tam jakaś ryba skakała. Rzucić. Ryba skakała, no. Po coś może skakała, no. Nie wiem po co. Skakała. Że lubi skakać. Akurat rzucam w to miejsce, gdzie się bąbli. No i zobaczymy, no. Zupełny przypadek. Zaczęło się bąblić, jak już rzucałem. Tylko jak mam 59% żyłki, to jak ja mam potwora złowić? 5-kilogramowego. To jest pytanie. Także będziecie raczej świadkami tego, że to będzie porażka. Chociaż wierzę w siebie, no ale patrzę też realnie, nie? Przy 59% zużytej żyłki, gdzie tak naprawdę jej nie zużywam, bo nie robię nic w tym kierunku, żeby ją zużywać. Nie łowię dużych ryb i tak dalej. No raczej to się skończy porażką. Jestem ciekaw, wtedy wyskoczy jakiś komunikat, że zdobądź żyłkę jeszcze raz i tak dalej. Też będzie może wskazówka, co się stało, jeśli nie złowisz tego bufalo. No nie wiem, no możemy czas jeszcze raz, słuchajcie, przesunąć na następny dzień. To jest jeszcze jedna opcja, skoro rano łowiłem bufalo, bo mamy 37 minut nagrania, a bufalo nadal nie wychodzi z nory, nie wychodzi z ukrycia. I już zaczynam wątpić, czy on tu w ogóle jest. Serio, kochani, coś zaczyna tam delikatnie, ale to będzie znowu jakieś brytko. O, zobaczcie, zmieniłem haczyk i to są skutki zmiany haczyka, wzdręga pewnie, czy shiner. Także haczyk czwórka odpada, haczyk czwórka odpada. O, tak to się kończy, także nie. Żadnych haczyków czwórek, moi drodzy. Zmienimy czas na ranek. Ale to też jest właśnie wskazówka, czyli czwórka nie, no mamy tu potem tylko jedynkę i tylko z jedynki możemy skończyć. Bo bezzadziorowe jedynki, potem już są tylko większe. Tu mamy niby jeszcze dwójkę, skoro czwórka się nie sprawdziła, może być powrót do dwójki, czyli do takiej takiej typowej po prostu, takiego typowego haczyka na karpie zazwyczaj. Te. Niby jest dobry czas, niby jest południe, ale słuchajcie, skoro on bierze rano, przewiń czas i tyle. Przedłuż. Ot. Spróbujemy jeszcze raz, kochani. Zaczynając od środka na oko. Tak tu. Zupełny spontan w rzucaniu, bez jakiegoś... Chociaż teraz zdałem sobie sprawę, że właśnie rzuciłem pomiędzy te dwie trzciny z naprzeciwka, jakby w tą lukę między nimi. Jeśli chodzi o odległość, to na pewno nie rzuciłem na głębinę, tylko troszkę bliżej. Generalnie blisko rzucona. Ale teoretycznie jest dobry czas na branie ryb. Jest dobry czas na branie, na łowienie ogólnie tych bufalaków, bo one rano lubią brać. Wczesny ranek.
Raczej haczyk jest ok i mam nadzieję, że na niego mi się już nie złowi jakaś kręga 0,2 kilo, nawet nie. Tylko żyłka się psuje. Wiem, że jak nam chwyci bufalo, no to będziemy widzieli od razu na wskaźnikach, moi drodzy. To się nie da tutaj oszukać, nawet jakby na jakiś bas, no bo bas plamisty się nie chwyci na to. Bas plamisty na szczęście nie bierze na kulki kaszymannej. Więc no szczupak tym bardziej, czy sum. Więc eliminujemy tutaj wszystkie duże ryby, które tutaj są, bo karpi nie ma w tym w tej samotnej gwieździe. Więc jedynie może bufalo chwycić i coś się dzieje ze spławikiem i... O nie... A już myślałem. Teraz się śmiejecie z mojego głosu, nie? Rozczarowania. Bas nam chyba się... Pas zielony, 3 punkty do 3. Ja już nie będę przeklinał, chciałem powiedzieć. No to słuchajcie, dalej jedno. Rzucamy tam na trzcinkę i na maks. Tam akurat coś zabąbliło mocno. Patrz, nie widziało, bo może już mam zwidy, bo tak wpatruję, że może mam zwidy. Myślałem oczywiście, że to jest tak skonfigurowane, że skoro jakby jest ta niewidzialna żyłka, że tylko będzie brał bufalo, a nie coś przy okazji. Niestety tak nie jest. Niestety, moi drodzy, tak nie jest, a to jest bardzo duży minus, bo mówię, ta żyłka się zużywa z każdą rybą połowioną. No i tracimy też czas. Spore emocje są, to może akurat jest plusem. Każde drgnięcie pławika to jest emocja, to jest to wyczekiwanie. Weźmie, nie weźmie, czy to on, czy to nie on. Jeżeli nie weźmie, to jeszcze na prawo spróbuję rzucić. Myślę, że faktycznie rzucanie na maksa daleko jest dobrym rozwiązaniem, no bo jest to środek jeziora. Tego jestem tu pewien. Natomiast nic się nie dzieje i myślę, że rzucimy bardziej na prawo. Cierpliwość, nie? Zresztą na prawdziwych rybach. Wiesz, na prawdziwych rybach to wygląda inaczej. Bo na prawdziwych rybach zarzucasz sobie nawet spławiczek. Jedzisz sobie, słuchasz ptaszków, jak jest ciepło, to wiadomo, opalasz się i wszystko jest super, wszystko jest cacy, wszystko jest zarówno. A tutaj nagrywam dla was odcinek i tak, faktycznie troszkę się niecierpliwie, nie ukrywam, no bo nagrywam dla was odcinek, chcę wam pokazać, też testy robię, prawda? Chcę wam mega, mega pokazać tutaj i wychodzi, tam on może być, tak daleko nie dorzucę. Bombli. Nie wiem, jak to się ma do tego boi. Na całym. Tam też jest. Trzeba na całość. O! Trzeba rzucić na całość. Tu będzie. Tu on będzie. To wiem. I tak wychodzi, że na prawo od tych trzcinek z naprzeciwka musicie rzucić. Nie mam tu innego punktu odniesienia. Mówię, jak coś, to udostępnię wam lokalizację. Zresztą wiadomo, że raczej w tym samym punkcie nie ma gwarancji, że traficie, no ale chociaż przybliżoną lokalizację widzieli, gdzie tego potwora chwyciłem. Ale póki co no nie zanosi się. Nawet mogę rękę, słuchajcie, z myszki zdjąć, żeby palce rozluźnić, bo zaraz będzie naprawdę spore kręcenie. Czuję. Ale na razie się nie zanosi. Zanosi się kompletnie. Nie chcę zakładać mniejszych haczyków już. Bo widzicie, jak to się kończy?
Mówię, dwójki są w zupełności ok dla karpia. Zresztą na dwójki nawet fajne basy łowiłem. A na psią karmę. Oczywiście takie basy większe. Więc no nie ma sensu zakładać mniejszego haczyka, bo będzie wzdręga znowu brała, czy jakiś shiner. No tego pożytku nie ma żadnego. Ja myślę, że to najlepszy moment to zrobić tak. Zrobiłbym tu chyba cięcie, moi drodzy. Większego wzięło, ale to jest bas. To jest bas, moi drodzy. To jest basik jakiś tam 0,3. Wam od razu mówię, że to będzie bas 0,3. Ma opcji. Chociaż pracuję, mogę nawet hamulec troszkę zwiększyć. A nie, bo mam większy... Ale nie, no gdzie, to nie był... No, to już wiadomo, że to nie jest. No i zobaczcie, co złowiłem, nie? A chciałem zrobić pauzę. No właśnie, złowiłem zwykłego bufalo, nie? Może jest to jakaś wskazówka, kochani. Złowiłem zwykłego bufalo, ja chciałem złowić tamtego gaugana, nie? Troszkę mi się żyłka niestety zużyła. Kilogram bufalo złowiłem, kochani. Kilogramowego bufalo. To jak na spławik, na tak słaby sprzęt, jaki mam. Znaczy nie, sprzęt nie mam słaby, bo kołowrotek jest do 5 kilo. Ale jak na spławik, to bardzo szybko go złowiliśmy. To bym się nie spodziewał, że tak szybko wyjdzie. No ale to jest zwykły bufalo, nie? Mało tłusty, mało usty, co ja powiedziałem? Co ja gadam, że mało tłusty? Znaczy, tłusty to on akurat jest. Także nie. Także zwykłego bufalo złowiliśmy. No to macie z ostatniego odcinka. Tu prawdopodobnie też będzie bufalo. Zwykły. I łowią nam się, kochani, zwykłe bufalo zamiast potwora. No dobra, to w takim razie pauzy w odcinku nie robię. Pomagam sobie wędką jak mogę, żeby żyłkę jak najmniej odciążyć. I znowu mamy zwykłego bufalo, także zobaczcie. Też pewnie koło grama będzie. No. Jest jakiś wyznacznik, aczkolwiek... Spróbujmy rzucić, skoro one tam się bąblą, to spróbujmy rzucić w okolicy, ale bardziej na lewo. Wątpię, żeby taki potwór z takimi rybami siedział razem. My tu, słuchajcie, nie przyszli bufalo łowić. Tak w sumie nigdy nie łowiłem typowo bufalo. W poprzednim odcinku wam chciałem pokazać i właśnie nie chciały się złapać. Zobaczcie, jaki to jest paradoks, że nagrywałem dla was poprzedni odcinek. To właśnie też jest miejscówka, którą wam chciałem pokazać, tylko tamtej strony wam pokazywałem. Tutaj macie jakby zaznaczone dokładnie, czyli macie też nawiązanie do poprzedniego poradnika odnośnie łowienia bufalo. Natomiast uważam, i to właśnie wam pokazałem, że nie opłaca się ich łowić, bo zobaczcie, jak mało kasy za nie dostajecie, mało XP. I wiadomo, też sprzęt się zużywa. Oczywiście raz na jakiś czas możecie sobie te bufalaki połowić, ale generalnie lepiej się skupić na tych rybach, które dają jednak kasę. Powiedzmy na szczupaku, na sumie, tu macie bardzo też fajnego tego basa plamistego. I lepiej się na tym skupić niż na łowieniu bufalo, które są no, bardzo mało płatne. Jak jeszcze jakiś nam się trafi, to sami się przekonacie. My tu jakby no, szukamy ewidentnie tego potwora. Wiemy, że tam na pewno siedzą, tak jak bombli, siedzą zwykłe bufalo. I nie wiem teraz, mam taki dylemat, czy rzucać znowu w to gniazdo, gdzie bombli, czy trochę inne miejsce. Na pewno tam, gdzie bombli, są bufalo, ale na zwykłych nam nie zależy. No nie będziemy tak łowić w kółko zwykłych, no bo, moi drodzy, nam się żyłka popsuje. Rzucę trochę bliżej. Albo nawet nie rzucę, przeciągnę. Tu. Nawet nie muszę rzucać. Czyli to jest dobra pora na bufalo. No skoro zwykłe się chwyciły, jest to na pewno dobra pora. A chciałem wam właśnie mówić, że zrobię widocznie przerwę w nagrywaniu, że zrobię tu cięcie, czy przyspieszymy coś. A właśnie nam się dwa bufalaki trafiły. Ale myślę, że teraz w tym momencie faktycznie troszkę przyspieszę, czy wytnę ten fragment.
I wrócę do was, jak już się będzie Buffalo brał. Bo myślę, że bez sensu jest tak długie nagranie robić. Jak widzicie, no nie chcę. Nie chce mi się ten Buffalo pokazać. Nie lubi mnie, nie lubi kamery. Nie chcę być na YouTubie nagrany, pokazany. O, nie każdy lubi, no. Wiecie, jak to jest. Tam się akurat bąblik w tym miejscu troszkę ze spławikiem. O, ho, 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 ho. Jak myślicie, rzucić jeszcze raz? Zaraz się zadzieje, więc nie robię pauzy. Mam takie przeczucia jakieś, że coś odpływa. Nie wiem, czy tam nie widziałem czegoś. Podoba, może to coś nad wodą leciało, nie wiem. Już może widzę to, co chcę widzieć. Pamiętajcie, wizualizacja czyni cuda. Ale wydaje mi się, że za blisko chyba jest ten spławik. Wydaje mi się, że jest za blisko i że trzeba rzucić go dalej. I nie wiem, czy nie na lewo. Na prawo znowu. No dobra, możemy spróbować jeszcze raz na prawo. Teraz coś mi bąblikoło z spławika, więc zostawmy, ale jest cisza totalna w spławiku. No nie, to nie jest koło spławika, tylko za spławikiem. Dobra, rzucimy, słuchajcie, dalej. Tam, gdzie bąbli. No musi tam być ten potwór z Loch Ness, kurde, no. No musi, no jak nie ma go, jak jest. O, gdzieś tu rzucimy, co? Tak mi się wydaje, że tu rzucimy. Ja w sumie to z tego streama powinienem zrobić, a nie film nagrać. Po prawdzie. Byłoby to na pewno lepsze rozwiązanie. Ciekawsze, a nie chciałbym nagrania robić dłuższego niż godzinę. No i tak jest bez sensu. Wątpię, że ktokolwiek do tego momentu w ogóle dotrwał. Jeżeli dotrwałeś, dotrwałaś, to napisz w komentarzu. Buffalo. Albo napisz szalonooki. Będę wiedział, że oglądasz. Coś bąbli, więc może to zaprocentuje, że teraz go wyciągniemy. Ale żyłka na 50% jest naprawdę no masakrą, nie? Jest masakrą, więc próbuję, słuchajcie, rzucić na lewo. Dobra, już może albo go trafi, albo nie. Po prostu najwyżej. W najgorszym wypadku przyjmijmy, że to jest poradnik, jak szukamy Buffalo, a wrzucę minutowy film, czy półtorej minuty już z konkretnego tego... Napiszę, złowiłem. I to będzie po prostu odniesienie do tego odcinka. O, coś bąbli. I myślę, że tak by było najlepiej, kochani. Jeżeli już uda mi się go nagrać, jak go łowię, to po prostu wrzucę filmik. Taki półtorej minuty, w którym pokażę. No bo tu już więcej szukania metod i czegoś, czego mógłbyś, czy mogłabyś się nauczyć z tego filmu, raczej nie wydaje mi się, żebym mógł pokazać. Tyle co widzisz, to odkryliśmy miejscówkę na Buffalo, troszkę taką bliżej środka jeziora. Ja znałem tam miejscówkę, miałem sprawdzoną mimo tej trzcince. Tu przynajmniej mamy miejscówkę na Buffalo. Natomiast nadal ma to się nijak do naszego potwora. Rzucimy, kochani, na lewo. On w biegu, to mam nadzieję, że mi nie weźmie. Mam teraz do dyspozycji albo rzucić tam, gdzie... brał ten Buffalo, gdzie bąbliło, bym raczej tam rzucił. O, tam. Może tam. Na maksa daleko. Tam. Tam może będzie coś. Ostatnia próba, jeśli chodzi o ewentualne pauzowanie nagrania. Rzuciłem idealnie. Jeśli się teraz nie uda, znowu weźmie jakiś zwykły Buffalo, no to po prostu tak jak mówię, będzie odcinek dograny, pokażę już samo złowienie, a tutaj widzisz mniej więcej, co trzeba zrobić, jak szukać. Na razie nie wiem, czy to, co ci powiedziałem, jest dobre, bo nie wiem, czy go nie znalazłem, tak?
Więc nadal nie wiem, być może jestem nadal w złej miejscówce. Może jestem, słuchajcie, gdzieś nie z tej strony. Znaczy wątpię, żeby Buffalo siedział po drugiej stronie pomostu, bo tam są tylko basy głównie. Tam nawet sumów nie złowisz, więc wątpię, żeby Buffalo tam siedział. W tamtych trzcinach, nie? W tamtych krzakach, chaszczach. Więc wątpię. Raczej mi się wydaje, że Buffalo siedzi gdzieś tu i jest to raczej jest uznawane za środek jeziora, nawet tej wskazówki. Tak? Szczególnie, że zwykłe Buffalo tutaj też brały. One bardziej na prawo brały. Więc myślę, że takowe tutaj też są. Możliwe, że jak często widziałem na czacie, że ktoś złowił Buffalo małousty, nie mylić z małotusty, jak ja to czasem powiem, to chyba wiem, o co chodzi. To chyba właśnie dlatego było, że ktoś nie chciał tego Buffalo łowić, tylko po prostu łowił tego potwora i tak jak ja siedział, szukał potwora i brały mu zwykłe. Przypuszczam, że stąd się brały często komunikaty, że ktoś to złowił. Bo widzę, że jednak jest zaawansowani gracze nie łowią tej ryby, no bo sami też widzą, że się po prostu to, no nie opłaca się. To się nie opłaca, no bo to już nie będę się powtarzał. Jeszcze możemy wejść w siatkę, mogę ci pokazać, udowodnić. Sporo na dwójeczkę haczyk nam wzięło zwykłe Buffalo, takie tam powiedzmy symboliczne 1-4. Paradoksalnie pobiłem rekord osobisty, co widziałaś. No to tym bardziej na dwójeczkę haczyk powinien nam wziąć ten nasz potwór. Tym bardziej. Teraz coś mocno dzwoni, więc teraz coś się na pewno zadzieje. Tylko obawiam się, żeby znowu to nie był zwykły. O, coś tam mocno zabąbliło. Haczyk na razie nieruchomy, ale co chwilę dzwoni. Teraz zastanawiam się, czy pizderytka małe tam się dobierają. Przy tym haczyku mogą nie dawać rady i dobrze. Bo wiecie, ja mam shinery. Tak niby gdzieś je mam, ale zostawiłem, nie? Ale jednak zostawiłem w siatce. Wiecie, no zawsze lepiej wyjść z takim shinerem, mieć 20-30 nawet tych pieniędzy dodatkowo. Wypuszczać, no oj, coś się dzieje i teraz mocno się coś dzieje, ale to właśnie a propos shinerów chyba, kochani. No nie, to będzie chyba zwykły Buffalo. Zwykły Buffalo, nie, co to będzie? Nie, shiner. Zdręga jeszcze lepiej, dobra. Właśnie mówiłem, że lepiej zostawić i powiem, co mam na swoje. Nie wiem, czy to bąblenie jest jakimś wyznacznikiem, bo widzicie, to jest tak trudno, trudne do odkrycia, bo z jednej strony, no tak jak mówiłem już wcześniej, nie? Że zazwyczaj jak łowiłem karpie, to tam gdzie faktycznie bąbliło, rzucasz w to miejsce, karp bierze. A więc to może być wyznacznik, znaczy na pewno jest wyznacznikiem, że siedzą tam te zwykłe Buffalo, nie? No bo to widzieliśmy, tam gdzie bąbli, brały zwykłe Buffalo. Ale nam nie zależy na zwykłych. Szukamy potwora. Żyłka już 52%. Dobra, potraktujmy ten film jako takiego streama, tylko naszego nagrywanego. Mnie nawet lepiej, bo tak jakby ktoś na czat wchodził, to by nie był to poradnik, a tak jest jakby w formie poradnika. Znowu nam coś wzięło i teraz nam wzięło coś dużego, kochanie. Czyżby to było to? Może być zwykły, a może być nasz magiczny potwór. Chociaż wydaje mi się, że jeszcze słabo wszystko pracuje. Ciekawe pytanie, bo już chciałem kończyć filmik. Kochani, on pracuje, on odjeżdża. On odjeżdża. To może być on. To może być on. Zwykły. Zwykły. Jeżeli tak, słuchajcie, odjeżdża Buffalo zwykły, to pomyślcie, jak musi odjeżdżać Buffalo ten właściwy. To jest w momencie nie do pomyślenia, nie? Zróbmy tutaj coś bąblnęło. Nowe słowa wymyślam do słownika języka polskiego. Coś bąblnęło. Takie słowo w ogóle nie istnieje.
Nie zaznaczałem tymi markerami, chociaż mógłbym, teoretycznie mógłbym tamte markery, a nawet mogę to teraz zrobić, że ostatniego zaznaczyć, że mogę usunąć któryś z markerów dodanych przez siebie i dodać marker, tylko no musiałbym wyjąć wędkę z do ostatniej ryby mogę dodać marker i może to będzie jakiś wyznacznik, bo to chyba było gdzieś na środku tutaj. Co, albo nawet mógłbym jeszcze jeden do... Dobra, poświęcę się, chyba mam jeszcze kasę. Poświęcę się pod ten odcinek. Zobaczcie, widzowie, drodzy, kochani, jak was lubię, jak was uwielbiam, że się poświęcam dla was, żeby ten odcinek wam fajnie nagrać. Poświęcam swoje markery. Oczywiście nie będę ich dokupował za realną gotówkę, bo mi jest szkoda kasy. Chociaż kto wie, z czasem. Czemu by nie? Mógłbym dokupić oczywiście i tych markerów mógłbym mieć o wiele więcej. Tak. Dobrze. Czyli ten bufalo nam się, kochani, złowił wcale nie. A widzicie, czyli ten bufalo nam się nie złowił wcale na głębokości. On się nam złowił na płyciźnie. A może to będzie szczęśliwy marker, co? Bo dodałem go do was. Ale byście się zdziwili. No to mówię, te markery mi się zawsze ze spławikiem mylą. Mogłyby trochę inaczej wyglądać. A nie sprawdzałem, czy można ich kolor zmienić. I co, znowu zwykłe bufalo? Serio? Nie, no nie wierzę. Tym razem znowu wzdręga. No uwielbiam te wzdręgi po prostu. No dobra, pośmiejecie. A nie, bas czerwony, dobra. Pośmiejecie się ze mnie. Okej, będzie fajny odcinek, z którego się możecie ze mnie pośmiać. Rzucam na wysokości tej boi, ale rzucam na prawo. Albo na lewo. Ciągle rzucam na prawo, biorą zwykłe. To na lewo może weźmie potwór, ale dajmy go faktycznie bliżej. Też bąbli niby... Teraz już wiem. Widzicie, nie ma zasady, bo niby bąbli tam, gdzie jest głęboko, a złowiłem tam, gdzie jest płytko. Dałem znacznie bliżej. I tu już na 100% będzie płytko. Bo tu, gdzie jest ten środkowy marker, już jest płytko. Już mi coś bierze. Znowu jakaś zdręga, serio. Teraz żyłki nie będę mieć. Właśnie widzicie, jak zmarnować żyłkę łowiąc bufalo. To chyba tak powinien się ten film nazywać. A moi drodzy, taki tytuł powinienem dać. Jak zmarnować niewidzialną żyłkę podczas łowienia bufalo. Kurde. Serio, naprawdę. Ja już praktycznie, kochani, nie mam żyłki, no. A wiem, że łowiąc tego bufalo naprawdę będzie sporo zabawy i to będzie trwała zabawa dosyć długo. No chyba, że mam dobry kołowrotek ten na 5 kilo, tylko zwróćmy uwagę, że sam bufalo prawdopodobnie chyba ma z 5 kilo. Nie wiem w sumie, ile ten bufalo potwór tu ma. Gdzieś, nie wiem to, czy to było napisane. Skąd mi się wzięło, że bufalo ma 5 kilo? Znaczy mówimy o tym potworze, którego szukamy. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. No zwykłe, widzicie, mają jeden... Póki co największego bufalo, jakiego tu złowiłem, to miał tam jeden... A już nie pamiętam. Chyba na początku odcinka teraz było 1,40 ileś kilo. Czy prawie 1... Prawie 1,5 kilograma, nie? Tylko, że mi na tym nie zależy i mi to nie zależy na jakichś rekordach na bufalo. A zresztą wątpię, żeby zwykłe były większe niż 2 kilo. Szczerze. A to też taki paradoks, kurczę, że na Czechach największy karp ma tam kilogram i 5 gram, a tu bufalo są takie, nie? Szkoda, że tam nie ma takich karpi. Dobra, no i znowu trzeba przerzucić wędkę. No i widzicie, no... Zaraz znowu nam się... Tak, to mój fotel tak skrzeczy, sorry. Komuś uszy odpadły. Moi drodzy, no spróbujmy... Spróbujmy może tu. Jest to na wysokości tego markera. Nie jest to tak na totalnej płyciźnie. No już coś bierze, tylko znowu wzdręga pewnie, co? I
I tak wolę się przygotować i hamulec, słuchajcie, zrobić na totalne minimum. No przynajmniej nam te zwykłe nie biorą, Buffalo, no. To też jest, mówię, marnowanie żyłki. Zaraz by się okazało, że całą siatkę, kurczę, zapełnię Buffalo tymi zwykłymi, z których kasy nie ma za dużej. Tak naprawdę. A i żeby było jasne, jeszcze też chodzi o te markery. Bo owszem, kupujecie za te bitcoiny, które są w grze, za te złote monety, ilość markerów, które możecie mieć. Ale przecież dany marker, który wstawiliście, możecie w każdej chwili usunąć. Więc jakby tu chodzi tylko o ilość slotów. Ja wiem, że w ramach rozwoju i też nagrywania do Was filmików na pewno musiałbym, no musiałbym pewnie doładować do konta premium, zaciąłeś za wcześnie. I kupić tych boi markerów, tak, z 20, z 30, bo po prostu tak mi się wydaje, że powinny one być w celu nagrywania odcinków, ale na razie tak sobie radzimy, jak jest. Jak się poradniki rozwiną, będziecie oglądali, będziecie komentowali, będzie to Was ciekawiło, to wtedy na pewno z miłą chęcią to zrobię. Myślę, że się zbliżamy do końca, moi drodzy, bo tutaj wychodzi to w formie takiego bardziej live'a nagrywanego. Chociaż przypuszczam, że gdyby było to w postaci live'a, to no, na pewno ktoś by wszedł, coś by napisał i też bym się czegoś nauczył. Chociaż wiecie co, nawet nie wiem, czy tego nie nagram od nowa. Z taką wstawką po prostu, że tak się działo. Bo tu nam cały czas biorą jakieś pizderytka. Tutaj mocno ten haczyk, teraz mocno ten spławik pracuje. Ale już wiemy, że to jest jakiś basik niestety, bo to za łatwo idzie. Albo wzdręga jeszcze lepiej. Shiner zdręga dla mnie to jest tam jedno to samo, to takie płciowate wszystko. No nie wiem, nie wiem, już naprawdę nie wiem, gdzie tu rzucać, kochani. Na pewno są tutaj, te gałgany, więc skoro są te gałgany, no to musi być tamten gałgan. Nie ma innej opcji, moi drodzy, no, no musi być. Bo to nie ma innej opcji, aby tego gałgana tu nie było, no. Tylko ja już po prostu takie, wiecie, mam emocje, że na ten wszędzie z każdym braniem się doszukuje jego, a tutaj biorą, widzicie, takie pierdółka. Nie, tu nie mogę rzucać, muszę rzucać na lewo. No fajnie, jakieś tam osiągnięcie sobie dopełniłem. Rzućmy bliżej tego wskaźnika może, a troszkę dalej. W sensie głębiej. Czyli wiecie, że tutaj na pewno te można łowić. Mam lepszą lokalizację i mówię, łowię na... Zresztą słuchajcie, mogę powyciągać, mogę rozłożyć. Ja wiem, zrobimy sobie jaja. Bym się zdziwił, jakby mi wziął na grunt. Wiecie, co zrobimy, kochani? Ja wam powiem, co zrobimy. Jak powyciągamy te zwykłe gałgany, to łatwiej będzie złapać potwora. Odwrócimy uwagę tych gałganów, żeby mi na spławiku nie brały, tylko żeby brały na grunt. I tam na nich nie zależy, ale wiecie. Patrzcie, co zrobimy. Dwójeczka. Tylko tu mamy... A nie, jest kasza manna. Dobrze. No to patrzcie. Tu sobie rzucimy... Cyk. Jedynka. Trójeczka. Też jest kasza manna. Tu sobie rzucimy. Było gdzieś tu, nie? Powyciągamy zwykłe na to. W międzyczasie
konkretnego naszego pawiana, potwora. A złowimy, myślę, między wędki. Zawsze między wędkami mam fajne branie. Dam sobie tak dalej. I tu będzie prawdziwy, prawdziwy, myślę, że złowiony. O, już coś bierze. Ale musimy poczekać, kochani. Musimy poczekać. Nie ma tak dobrze. Tu jest ważniejszy spławik. Spławik, moi drodzy, numer jeden. I cokolwiek by się nie działo, to spławik... O kurde, coś dużego. To jest mocna wędka, kochani. Mocny kołowrotek. No nie wierzę, że ten potwór mi się na to złowił. Ale bym się zdziwił, nie? I zadanie niezaliczone, nie? To by był, kurde, fail. To jest... To by był fail, kurde, neta. Słuchajcie, nie miałem bardzo dawno tak mocno zużycia. Bo to jest wędka na 8 kilo. Kołowrotek też jest chyba na 8 kilo, jeśli dobrze pamiętam. Chyba jej nie zamieniałem. Może zamieniłem? Na 5? Nie pamiętam, ale widzę, że pracuje mocno. Że mnie... No, kurde, widzowie, no nie, no to już by był sztos. To by było zakończenie filmu po prostu sztosowate. Fakt, że tu mam mocno hamulec ustawiony, ale zobaczcie, ta ryba nic nie chce przyjść. Za bardzo. Mimo, że podbijam, cały czas pompuję. O, jest. O, kurde, no nie wierzę. No i zobaczcie to. Mówiłem. I co wy na to, moi drodzy? Godzina nagrywania filmu. Łowię na spławik. Nie wierzę. Wrzuciłem gruntówkę, wzięło. I zaliczyło mi, mimo że powinienem... mimo że powinienem, kochani, go złowić na... Na spławik zaliczyło mi na gruntówkę, czyli morał z tego filmu na samym końcu jest najlepszy. Możesz na dobrą wędkę gruntową, bez szalonej żyłki, a tymczasem tam coś mi wzięło, no ale nic z tym nie zrobię, bo chcę zrobić zdjęcie mu. Chcę zrobić screena. Czekajcie, wyjść. Tam mi oczywiście znowu coś bierze. O to mi chodzi. Aha, tak trzeba wcisnąć chyba, nie? Czy nie? Tak trzeba. Bartek, spadaj mi stąd, bo mi psujesz. Kurde, gościu musiał mi tu wejść, nie? I dobra. I mi psuje, kurde. Nie możesz, gościu, mi tu... Przegapiłeś branie. No wiem, że przegapiłem, bo jakiś Bartek mi tu wlazł. Dobra, robimy tak. Screen. Dobra, mamy screena, kochani. Zatrzymaj. Odebrać. Odebrać. Ale mamy emocje, kochani. Jakie mamy, widzowie, emocje? To jest niesamowite zakończenie filmu, słuchajcie. To jest niesamowite zakończenie filmu, którego nikt się nie spodziewał, że złowimy szalonookiego bufalo. Słuchajcie, zdam wam marker, tak jak obiecałem, już teraz nie dam markera, cholera, ale wiem, że złowiłem go na tej boi, którą sobie zaznaczyłem. Tego jesteśmy, kochani, pewni, że... Wiem, że złowiłem tego bufalo na tej boi, słuchajcie, która była z lewej strony. Czyli mogę wam wskazać. To mamy wyjątkowe zakończenie tego filmu w takim razie. To jest ta boja pierwsza z lewej strony. Czyli ta żyłka nam już może nie jest potrzebna, ale zobaczcie. Tak się męczyłem, tak się bałem, co z żyłką, jak i tego. A okazało się coś zupełnie innego, że rzuciłem na grunt i wzięło mi szalonookiego bufalo na wędkę gruntową, porządną wędkę. Bardzo szybko go wyciągnąłem, tylko dlatego, że mam bardzo dobrą wędkę, bo tam kołowrotek jest na 8 kilo. No tu mi się tylko jakiś Bartek wpieprzył. Sorry, Bartek, pozdrawiam, ale nie wpchaj się tak przed kamerę. No. Widzisz, że ktoś łowi, no sam próbuj też. Obejrzyj poradnik, napisz, jak widzisz. Zobaczymy, czy ktoś na czacie coś pisze. Czekajcie, zobaczymy, czy ktoś pisze na czacie. Buffalo. Czekajcie, piszemy Enter. Nagrywam właśnie poradnik na YouTube. Marker. Ciekawe zakończenie. Zakończenie wyszło. Marker będzie udostępniony. Dobra, napisałem, kochani, musiałem napisać.
A my sobie jeszcze tutaj kończąc, pozdrawiamy oczywiście wszystkich, którzy to oglądają. Bartek, ciebie też pozdrawiam. Sorry, to są emocje, bo chciałem zdjęcie zrobić, a ty mi w kadr, Bartku drogi, wszedłeś. Ale mamy screena zapisanego, mam nadzieję, że mamy. Także marker, moi drodzy, tylko muszę wędkę wyciągnąć. To może wyciągniemy. Czyli tą żyłkę niby macie, niby ją potrzebujecie, ale żeby zadanie zostało zaliczone, wcale nie musicie złowić na spławik. Możecie złowić na grunt, na porządną, mocną żyłkę. I ja wam zaraz mniej więcej pokażę, na jakim sprzęcie tego bufalaka złowiłem. Tymczasem bufalak jest na tym markerze. Kochani, zbliżenie. Zbliżenie to jest ten marker. Spójrzcie sobie, gdzie tutaj są dane. 26,16, 8,16. Na pewno na tym złowiłem, moi drodzy. Aha, bo tu znajomym bym musiał. Dobra, to anuluj. Na pewno na tym markerze, na 100%, kochani, na tym markerze złowiłem tego bufalo. Czyli tutaj. Tutaj, a my w międzyczasie, moi drodzy, jeszcze miałem wam pokazać, jaki mam sprzęt, czyli Escape. Złowiłem go chyba na drugiej wędce, czyli na tej. Tylko teraz, no dobra, możemy wam pokazać. Jak widzicie, wędkę mam do 8,5 kg, kołowrotek mam do 8 kg, plecionka jest, no też chyba do 8 kg. Był ciężarek, był haczyk, bodajże dwójka, zresztą to będziemy widzieli. Chyba na dwójkę na haczyk. Wejdziemy na tą wędkę sobie, kochani. Zdziwiłbym się, gdybym złowił jeszcze jednego, moi drodzy. Bardzo bym się zdziwił. To jest ta wędka. Haczyk 1 na 10. Aha, bezzadziorny haczyk 1 na 10. Czyli na tą wędkę, moi drodzy, złowiłem tutaj, na tej bojce, tutaj dokładnie, na tym markerze, na kulki kaszy mannej, na gruntówkę, cyk, tutaj złowiłem tego bufalaka. Także dzięki wam za oglądanie, udało się, nietypowe zakończenie. Także jak widzicie, warto czekać do końca, warto się nie poddawać, bo nigdy nie wiesz, kiedy spotkacie coś niesamowitego. To tyle, moi drodzy, z mojej strony, ja już kończę. Odpiszę chłopakom, gdzie mogą znaleźć film. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Zaraz wrzucam film na kanał. Pa, pa.